To jest program Michał Rachoń, jedziemy, jesteśmy w Bukareszcie. Bukareszt budzi się do życia, już się obudził jakiś czas temu. Tutaj jest przesunięcie czasu, jest u nas godzina później, tutaj jest godzina później niż w Polsce. Ale i tak, jak Państwo słyszą, dzieje się dużo. W programie Michał Rachoń jedziemy, z nami są jak zwykle komentatorzy, Państwo wiedzą, Aleksandra Prorok, Cezary Gmyz i Marian Kowalski, ale jest z nami również gość polityczny, Janusz Cieszyński. Dzień dobry, witam serdecznie. Niegdyś minister cyfryzacji, dziś poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze, witam serdecznie. Dzień dobry, Warszawa, pozdrawiam, Bukareszt. Tutaj wczoraj, kiedy kończyła się ta konferencja, kiedy odbywał się taki wieczorny bankiet, wieczorne spotkanie uczestników tej konferencji, i zacznę od takiego pytania politycznego, choć na pierwszy rzut oka wcale nie politycznego. Jeden z amerykańskich polityków spytał mnie o to, jak w Polsce wyglądają usługi cyfrowe, jak w Polsce wygląda możliwość korzystania z usług cyfrowych, takich dla zwykłego obywatela. Kiedy pokazałem swoją aplikację M-Obywatel, kiedy pokazałem, co za pomocą tej aplikacji można robić, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak wygląda w Polsce dostępność sieci 5G, kilku jeszcze innych takich spraw, do których my jesteśmy w zasadzie w Polsce przyzwyczajeni, to widziałem coraz większe zdumienie w oczach przedstawiciela, człowieka pochodzącego ze świata, który jest przecież miejscem, gdzie te technologie w większości się urodziły. To spytam człowieka, który tymi rzeczami się zajmował. Z czego wynika to, że w Polsce i w paru jeszcze państwach Europy Środkowej sprawy dotyczące usług cyfrowych dla zwykłych ludzi, usług państwa cyfrowego są tak bardzo rozwinięte w stosunku do, wydawałoby się, państw silniejszych gospodarczo, z większą również tą cyfrową historią, a często w państwach, z których w ogóle te technologie pochodzą. Z czego to się bierze? Ja myślę, że to jest po prostu kwestia tego, jak są ustawione priorytety w polityce, i przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości te kwestie były naprawdę bardzo wysoko na agendzie i może trudno w to uwierzyć, ale naprawdę kwestie związane z cyfryzacją były szeroko omawiane na posiedzeniach rządu i w innych gremiach politycznych, dlatego że widzimy w tym szansę na to, żeby mieć przewagę nad tymi krajami, które bogacą się nie 30 lat, tylko 300, które nie miały na swoim terytorium żadnej dużej wojny przez ten czas, czym też się bardzo odróżniają od Polski. No, nie miały też ani jednego dnia ruskiej okupacji. No, to są wszystko rzeczy, które trzeba nadrobić, a żeby nadrobić, to najlepiej wykorzystać technologię. Stąd wiele krajów właśnie Europy Środkowej i Wschodniej sobie z tym radzi bardzo dobrze. Nie tylko Polska, ale też Estonia, o której wszyscy słyszeli, albo też jeden z liderów cyfryzacji ostatnich lat, czyli Ukraina, kraj, który po prostu wtedy, kiedy przedstawia nowe funkcjonalności w ich M-Obywatelu, to na prezentacji jest prezydent. Ja sam miałem okazję w grudniu ubiegłego roku uczestniczyć w takiej prezentacji i rzeczywiście pojawił się Wołodymyr Zełenski. Myślę, że to pokazuje, że to jest po prostu bardzo, bardzo wysoko na agendzie i bardzo dobrze, bo dzięki temu ci, którzy patrzą na to z innych krajów, widzą i się dziwią, a może nawet trochę zazdroszczą. No dobrze, przejdźmy w takim razie do tego, co jest związane z tą bezpośrednią polityczną wojną, która się rozpoczyna w zasadzie z kolejnymi bitwami, bo skończyła się jedna kampania wyborcza, rozpoczyna się następna, potem wakacje, a potem taka prekampania przed wyborami prezydenckimi. W weekend konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. No i mowa właśnie w trakcie tej konwencji o sprawach, o których w pewnym sensie mowa była również i tu w Bukareszcie, i chwilę wcześniej w Budapeszcie. Jak wygląda stosunek Prawa i Sprawiedliwości do pomysłu, który przedstawiany jest jako główny nurt europejskiej myśli politycznej? Zwiększanie funkcji Unii Europejskiej, zwiększanie zakresu odpowiedzialności, prowadzenie wspólnej polityki zagranicznej, prowadzenie wspólnej polityki obronnej w perspektywie, a wszystko to osadzone w polityce klimatycznej zwanej jako Zielony Ład. No, myślę, że wszyscy, którzy patrzą na to wnikliwie, widzą, że
ta wspólność to nie jest taka wspólność polegająca na tym, że wszyscy siadają wokół stołu i ustalają rzeczywiście to, co jest najlepsze, biorąc pod uwagę interes wszystkich krajów, tylko ta wspólność polega na tym, że większość krajów siedzi przy tym stole i nagle otwierają się drzwi, wchodzą panowie Scholz, Macron, czasami może jeszcze ktoś inny, no i mówią: słuchajcie, panie i panowie, tak ma być, po czym oddalają się w wiadomym sobie kierunku. Tak to nie powinno wyglądać. Koncepcja Europy ojczyzn, która zakłada, że rzeczywiście bierzemy pod uwagę wszystkie interesy, to jest coś zupełnie innego i myślę, że ostatnia dekada wielokrotnie pokazała, że były takie momenty, w których Unia Europejska i te kraje liderujące w Unii Europejskiej po prostu pomyliły się śmiertelnie. Gdyby to byli politycy w krajach takich w zwykłych narodowych państwach, no to oni by nie mieli żadnych szans po takich wielkich błędach dalej pełnić funkcji. Mówię chociażby o bardzo powolnej reakcji na pandemię, czy też o zupełnie nieadekwatnej reakcji na rosyjską pełnoskalową agresję na Ukrainę. To są rzeczy, które po prostu, one się nie miały prawa wydarzyć, a wszyscy pamiętamy, jak to dopiero Mateusz Morawiecki pojechał do Berlina i uświadomił Olafowi Scholzowi, że tam naprawdę trwa wojna, no i nie wystarczy wysłać tych słynnych 5000 hełmów, tylko trzeba się naprawdę w to zaangażować. To pomogło tylko częściowo, dlatego że do tej pory nie ma tych rakiet Taurus, które na pewno pomogłyby też atakować cele odpowiadające za logistykę w głębi Rosji. No i to pokazuje, że te interesy, które łączą niektóre kraje unijne z Rosją, są wciąż bardzo silne i że gdyby naprawdę liczył się interes całej Europy, no to te interesy kilku firm byłyby zdecydowanie na niższym priorytecie niż są obecnie. Taurus to w ogóle jest zagadnienie ciekawe, bo całkiem niedawno media niemieckie informowały o tym, że istnieją takie pomysły, że problem z Taurusami jest taki, że nie ma na tę broń zapotrzebowania, że nie ma popytu na tę broń. To doprawdy niebywałe, bo Ukraina krzyczy wręcz na wszelkie możliwe sposoby: dajcie nam tą broń, sprzedajcie nam ją, weźmiemy ją, potrzebujemy, chcemy. No ale tu słyszymy, że nie ma popytu, media, to jest oryginalne rozumienie popytu, takie bym powiedział. Na telekonferencję niemieckich generałów, tak jak było poprzednio. Tam rzeczywiście są naprawdę humorystyczne czasy. A to może warto wspomnieć o tym. To może warto o tym wspomnieć, skoro o tym rozmawiamy, skoro też dziś te wątki cybernetyczne pojawiają się w naszej rozmowie, skoro rozmawiamy z byłym ministrem cyfryzacji. To była w zasadzie jedna z najbardziej niesamowitych historii, chyba trzeba powiedzieć, szpiegowskich. No bo wdzwonienie się, zresztą może proszę opowiedzieć, co to jest, skoro Janusz Cieszyński wspomniał o tej historii, bo ona faktycznie, muszę powiedzieć, robi wrażenie. Do systemu konferencyjnego, z którego korzystają też zwykli ludzie, na którym trwała narada niemieckich generałów, wdzwonili się, jak rozumiem, agenci rosyjskiego wywiadu i oczywiście treść tych rozmów, a przynajmniej jej część, została natychmiast ujawniona opinii publicznej. No, to jest taka mniej więcej sytuacja, jakby się odbywała narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, otworzyłyby się drzwi, wszedł przez nie jakiś Iwan, położył na środku stołu dyktafon, a później po zakończonej naradzie go zabrał. Do tego można to tylko porównać. Absolutny skandal, kompletna kompromitacja i porażka. No, jedyne, czym ewentualnie można sobie to tłumaczyć, to fakt, że oni chcieli, żeby jakieś wątki z tej narady wyszły na zewnątrz, ale wydaje się, że jeżeli nawet taki był cel, to można było to zrobić w sposób, który obył się bez gigantycznego uszczerbku na reputacji. To pokazuje, że tam te sprawy po prostu nie są traktowane wystarczająco serio.
Tak, gdzie te czasy, kiedy można było, jeśli przyjąć tę próbę wytłumaczenia sytuacji, to chyba jednak prostszym rozwiązaniem byłoby puszczenie jakiegoś przecieku, tak jak to często robią służby w takich sytuacjach, a nie kompromitować siebie przy okazji, co raczej wskazuje na to, że to po prostu jakiegoś innego rodzaju działalność, a nie właśnie jakiś makiaweliczny, przemyślany plan, żeby wpuścić ruskich na własną naradę po to, żeby oni później opublikowali, poinformowali świat o czym niemieccy generałowie rozmawiają. Zostawmy niemieckich generałów na boku i rosyjskich agentów, którzy publikują to, o czym oni rozmawiają. W Bukareszcie miała miejsce dyskusja polityczna, polityczna debata i propozycja polityczna, która się pojawiła, aby konserwatywne partie, które w Parlamencie Europejskim w przyszłej kadencji będą zasiadały, nie zobowiązały się, że nie będą popierać Ursuli von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej. Jak Prawo i Sprawiedliwość podchodzi do tej propozycji? No, Polska rządzona przez Prawo i Sprawiedliwość, przez Ursulę von der Leyen została w sposób taki wręcz bezczelny oszukana, choć zabiegała o poparcie Prawa i Sprawiedliwości na początku swoich rządów. I je uzyskała. Trzeba pamiętać o tym, że kontrkandydatem Ursuli von der Leyen był architekt Zielonego Ładu Franz Timmermans, także ten wybór naprawdę był nie do pozazdroszczenia. Ja uważam, że oczywiście osoba Ursuli von der Leyen jest pewnym symbolem takiego europejskiego federalizmu i na pewno to nie jest kandydat pierwszego wyboru dla środowisk konserwatywnych. Natomiast ja bym poczekał na wyniki wyborów. Zobaczyłbym, kto wtedy będzie startował w ogóle w tych wyborach. No i jeżeli rzeczywiście będzie tak, że będzie jakakolwiek rozsądna alternatywa wobec pani Ursuli von der Leyen, to należy na takiego kandydata zagłosować. Natomiast myślę, że takie deklaracje są mocno przedwczesne, dlatego że dzisiaj myślę, że Polaków i też wyborców konserwatywnych w innych krajach Unii Europejskiej dużo bardziej od kwestii związanych z tym, czy będziemy głosowali za Ursulą von der Leyen, czy nie, interesuje to, czy będą rosły ceny energii, czy będą wchodziły nowe propozycje, które pod płaszczykiem walki ze zmianami klimatycznymi po prostu w fundamentalny sposób podrożą koszty życia i nie zagwarantują jakiejkolwiek osłony tym, których na te podwyżki stać nie będzie. Myślę, że to są fundamentalne sprawy i jeżeli miałbym się na czymś skupić w tym toku właśnie tej kampanii do Europarlamentu, to właśnie na takich sprawach, które są zupełnie oczywiste, a nie dotyczą tego, kto będzie pobierał dziesiątki tysięcy euro za pełnienie jakichś funkcji w Brukseli. Myślę, że dla przytłaczającej większości Polaków jest to zupełnie wtórne. Zastanawiam się, czy ta kwestia, jedna z drugą, a w zasadzie jestem przekonany, że jedna kwestia z drugą jest bezpośrednio związana, bo wszystkie te elementy europejskiej polityki, o których powiedział przed chwilą Janusz Cieszyński, są elementem pewnego planu politycznego, który realizowany jest przez konkretne grupy polityczne, przez konkretnych polityków, przez konkretne ugrupowania, w tym głównie przez Europejską Partię Ludową, której politykiem jest Ursula von der Leyen. Zastanawiam się, czy istnieje droga, istnieje możliwość, żeby wszystkie te polityki wymienione tutaj odwrócić i ich efekty, wzrost cen energii, ciepła, całej masy innych paliw, kwestie dotyczących samochodów, kwestie dotyczących całej masy rzeczy Zielonego Ładu, o którym tutaj rozmawiamy, czy da się to oderwać od personaliów, bo przecież Ursula von der Leyen, czy Manfred Weber, czy wspomniany Franz Timmermans, w gruncie rzeczy nie ma żadnej różnicy, czy to jedna, druga czy trzecia osoba będzie na tym stanowisku, bo każda z nich będzie prowadziła identyczną politykę. No właśnie, wychodząc z tego założenia, wychodzi na to, że tutaj, czy to byłby Franz Timmermans, czy Ursula von der Leyen, no to trudno sobie wyobrazić, żeby
jeżeli to Frans Timmermans szefowałby Komisji Europejskiej, no to on podrapałby się po swojej głowie i stwierdził, nie, no jednak nie możemy wprowadzić Zielonego Ładu, nie możemy doprowadzić do podwyżek cen energii, nie możemy doprowadzić do wdrożenia tej dyrektywy budynkowej, trzeba się nad tym wszystkim jeszcze spokojnie zastanowić. Ja to oczywiście mówię ironicznie, no bo doskonale wiemy, że pan Timmermans... Sposób, panie ministrze, to... Tak. No chyba się zgadzamy co do tego, tak, że w związku z czym moje pytanie brzmi tak, jakie jest narzędzie, za pomocą jakiego rodzaju działań można próbować odwrócić elementy polityki, czy całej w zasadzie polityki europejskiej, która jak walec prze właśnie w tą stronę? Sposób jest tylko jeden, bardzo istotny w stosunku wygrać wybory europejskie i liczyć na to, że siły, które mają podobne nastawienie, wygrają je także w innych krajach Unii Europejskiej. Dlatego, że no, tu już odchodzimy od tego, z czym kiedyś kojarzyła nam się Unia Europejska, czyli z rozwojem gospodarczym, z tym, że firmy handlowały bez granic, z takimi rzeczami, które bez wątpienia przyniosły w ostatnich latach także i Polsce rozwój gospodarczy. Tylko dzisiaj to się staje z Unii Rozwoju i Dobrobytu, Unia Nakazów i Zakazów. I uważam, że sprzeciw wobec tego będzie narastał nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. Uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby zbudować w Parlamencie Europejskim większość, do tego, żeby po prostu ludzie, którzy chcą, żeby ta Europa się federalizowała i żeby realizowała taką daleko idącą agendę ideologiczną, żeby taka Europa po prostu się nie ziściła po tych wyborach. I do tego klucz jest zarówno w wyborach w Polsce, jak i w wyborach w innych krajach. Ja mam nadzieję, że wszyscy, którzy poparli Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach, ale także ci, którzy są mocno rozczarowani kierunkiem tego, co się dzieje w Polsce i w Unii Europejskiej, zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest jedyna dzisiaj konstruktywna siła, która oprócz sprzeciwu wobec tych rzeczy, no, które są naprawdę bardzo groźne dla Polski, ma też konstruktywny program. A ten konstruktywny program jest ważny, bo jeżeli się jego nie ma, no to bardzo szybko się okazuje, że ta polityka jest taką wydmuszką bez żadnej materii w środku. Jeżeli udałoby się na przykład zrealizować pomysły, które udało się zrealizować w Polsce, uszczelnienia systemu podatkowego na poziomie całej Unii, doprowadzenia do tego, że te oszustwa podatkowe nie uciekłyby z Polski do innych krajów Unii Europejskiej, bo to się w wielu wypadkach stało, tylko byłyby równie mocno ścigane wszędzie, to z tego byłyby środki na to, żeby właśnie tego dobrobytu dla mieszkańców Europy było więcej, a wtedy nie trzeba by też wprowadzać tych zakazów, które dzisiaj kojarzą się nieodłącznie z polityką europejską. Ja zastanawiam się, bo mam wrażenie, że część tych zakazów jest wręcz zaprojektowana po to, żeby spowalniać wzrost gospodarczy, co w pewnym sensie jest niezrozumiałe i samobójcze. Zresztą podobnie jak chociażby imigracyjna polityka Unii Europejskiej w dłuższym horyzoncie. Chciałem spytać o obecność premiera Mateusza Morawieckiego na konferencji SIPAC w Budapeszcie. Mówił tam premier Morawiecki o relacjach transatlantyckich, o wadze tych relacji transatlantyckich. Pytam o to w kontekście kilku wypowiedzi ostatnio ministra spraw zagranicznych, prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, którzy wskazują na Europę jako swego rodzaju przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyjskiej, o dziwo, na jednym wydechu. Z jakiego powodu premier Morawiecki w Budapeszcie zdecydował się mówić właśnie o sprawach dotyczących relacji transatlantyckich? Dlatego, że w obszarze bezpieczeństwa relacje transatlantyckie są jednym z elementów gwarancji tego, że Polacy mogą czuć się bezpiecznie. Natomiast no ja powiem tak, wydarzenia ostatnich 6 miesięcy wskazują na to, że to nie relacje transatlantyckie, to nie relacje z Unią Europejską, tylko nasza własna siła jako Polski zdeterminuje, czy będziemy w stanie się skutecznie obronić przed Rosją. Przez ostatnie 6 miesięcy pomoc amerykańska dla Ukrainy była praktycznie wstrzymana. Efektem było to, że te proporcje na froncie się bardzo zachwiały na korzyść Rosji.
to tylko moim zdaniem pokazuje, że no, chcesz się liczyć, licz na siebie i uważam, że to sprawia, że jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej stało się nie tylko prowadzenie wspólnotowej polityki zagranicznej, ale też właśnie realizacja ambitnych projektów, walka o to, żeby Polska była krajem doskonale wyposażonym w rzeczy zapewniającym bezpieczeństwo. I uważam, że to jest coś, co tak naprawdę może się stać osią polityki na najbliższe kilka lat. Każdy, kto na to patrzy, myślę, że myśli dość podobnie. Broń atomowa w programie Nuclear Sharing? Nuclear Sharing? Ja uważam, że niczego nie powinniśmy na tym etapie wykluczać. Uważam, że jakiekolwiek działania podejmowane w imię doraźnych celów politycznych, żeby tego rodzaju propozycje zdyskredytować, to są działania na niekorzyść Polski, dlatego że to są działania, które prowadzą do tego, że coś, co w ewidentny sposób podnosi nasz poziom bezpieczeństwa, jeżeli będziemy mieli na terenie Polski broń nuklearną, no to będziemy elementem dużo węższego kręgu niż dzisiaj jako po prostu członkowie NATO. I dlatego uważam, że ta propozycja prezydenta Andrzeja Dudy, podobnie jak propozycja podniesienia wymaganego procenta PKB na obronność, to są propozycje bardzo dobre i to są propozycje, które idą no, dokładnie tak, jak idą polskie interesy. To panie ministrze, już na koniec w takim razie to nie jest pytanie polityczne. Nie, żartowałem jak najbardziej. Jak przygotowania do majówki, czy na grilla w tym roku w majówkę wrzuci pan jakieś świerszcze, chrabąszcze, może jakieś żownice? No, poważnie rozważałem, ale ostatecznie wygrała swojska kiełbasa i karkówka. Myślę, że jeszcze przez wiele, wiele lat na polskich stołach przede wszystkim taki jadłospis będzie królował, ale też oprócz kiełbasy i karkóweczki zalecam wszystkim trochę aktywności fizycznej. Jest trochę wolnego czasu. Sam mam plan zrobić sporo kilometrów na rowerze, żeby też funkcjonować w myśli tego powiedzenia, że w zdrowym ciele zdrowy duch. W kwestii tego grilla mam nadzieję, że w Onecie słyszeli. Janusz Cieszyński, dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość, były minister cyfryzacji, dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Proszę zostać z nami. To jest Telewizja Republika. Piękna pogoda w Bukareszcie. Majówka przed nami. Wracamy za parę chwil.